Dzień dobry, Łukasz Cichy, technologiegazeta.pl. Dziś korzystając z faktu, że zaczyna się być coraz cieplej i z pewnością będziemy chcieli gdzieś wyjść albo wyjechać, być może nawet do parku, zaprezentujemy Wam przenośny odtwarzacz DVD. Wiem, że to przeżytek, ale niektórym się jeszcze przydaje, niektórzy mają małe dzieci, to się naprawdę przydaje. To będzie odtwarzacz Krieger & Mats. Taka nowa wersja. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć na temat tego odtwarzacza DVD, to jest fakt, że on ma bardzo dużo wejść. Tutaj proszę, z tej strony. Jest wejście na USB, jest wejście na karty SD, MMC i zdaje się MS. Jest wyjście telewizyjne, wejście telewizyjne. No i to ładowarka, no ale to zasilacz w sensie. Tutaj jest także port, o którym za chwilę powiemy. Natomiast sęk w tym, że oprócz tych wejść odtwarzacz odtwarza zarówno DVD, VCD, CD, MP3, MP4, DivX, nawet z podpisami. Także jest z czego wybierać, można sobie spokojnie załadować różne formaty. Z tego co wiem, nie czyta Matroxy, ale kto by chciał Matroxy na takim dużym wyświetlaczu. I to tyle. Drugą rzeczą, którą powinniście wiedzieć na temat tego urządzenia, to jest to, że ma wbudowany tuner DVB-T. To jest antenka do DVB-T, tu jest magnetyczna stópka, a to jest antenka sama. Tu jest końcówka, że tak powiem, mikroantenowa, a tu jest port, w którą się ją wkręca. Także teraz sobie wkręcimy, a wy idźcie na kawę. I taram, mamy telewizor nasilnej telewizji cyfrowej. Teraz wystarczy przełączyć tryb w DVB-T i już za chwilę będziemy mogli sobie znajdować jakieś kanały. Niestety w studio nie znajdziemy żadnego, ponieważ nie ma odbioru, ponieważ jesteśmy w małym bunkrze. Ale udało nam się znaleźć kilka kanałów, nie były w najwyższej jakości, ale według producenta to wszystko zależy od tej antenki. A tą małą antenkę możemy sobie zmienić na jakąś większą, ponieważ w pudełku jest także przejściówka na większą antenę. Także możemy sobie całkiem normalną taką dachową zainstalować i wozić ją razem z naszym 9-calowym dzieciątkiem. Trzecią rzeczą, którą powinniście wiedzieć, to jest fakt, że urządzenie to, fantastyczne nasz Krieger Mats 001, działa na akumulatorach, na jednokrotnym ładowaniu akumulatorów, działa niecałe 2 godziny. To znaczy, że być może obejrzymy sobie ten film, to jest Zombie z Berkeley, a być może nie, jeśli szybciej się bateria wyładuje, co nie jest dobrą informacją w przypadku, kiedy chcemy się cieszyć oglądaniem, że tak powiem, filmów na łonie natury zamiast spodziewaniem tego łona. Oczywiście istnieje kabel zasilający do samochodu, który możemy podpiąć do gniazdka zapalniczki, no ale nie zawsze ona jest dostępna, nie zawsze chcemy używać tego odtwarzacza przenośnego w samochodzie, więc wtedy jest problem. 2 godziny to nie jest dobry wynik. Do poprawki. Czwarta rzecz, którą powinniście wiedzieć, to jest fakt, że MK001 nie jest dla mięczaków. Interfejs tego urządzenia jest tak skonstruowany, że trzeba wiedzieć, czego gdzie szukać. No, a poza tym słuchajcie, jak to działa. Nie można sobie pozwolić natomiast na szukanie czegoś od tak. Tutaj mało co da się znaleźć, kiedy się nie wie, czego się szuka. No i generalnie rzecz biorąc, trzeba naprawdę przejrzeć instrukcję i dowiedzieć się na przykład, jak ustawiać kanały, albo dowiedzieć się, dlaczego wkładając pendrive'a leci nie film, tylko pokazują się zdjęcia, mimo że jest i film, i zdjęcia na nośniku. Naprawdę to jest dla twardzieli i tylko twardzielom polecamy nieczytanie instrukcji. Cała reszta do lektury. Wydaje się, że wszystko to, wszystkie te opcje, które tutaj są dostępne, które widać na tym prawym panelu, można by zintegrować tak naprawdę w jednym takim krzyżaku, jeśli po prostu zadbalibyśmy o, nie wiem, jakiś lepszy software, który wszystko by to obsłużył dzięki temu krzyżakowi. Nie byłoby konieczne umieszczanie tych wszystkich przycisków. Piąte, co musicie wiedzieć na temat odtwarzacza przenośnego MK001, to to, że jest to 9-calowe urządzenie, to oznacza, że przegląd na tego ekranu to jest 9 cali. Ten ekran ma natomiast rozdzielczość 800x480, czyli dużo mniejszą niż podstawowy netbook. Natomiast możliwości ma, powiedzmy sobie, no też 1/17 możliwości netbooka. Ma natomiast w pełni, że tak powiem, rozmiar netbooka, czyli jest to naprawdę gruba maszynka. To jest lekki, ma tutaj też taki ładny wzorek.
Sęk w tym, że wydaje się, jakby był cały pusty. Być może jest sposób na odchudzenie tego urządzenia, po prostu producenci postanowili wydać go takim, jaki jest. No cóż, to też do poprawki. Podsumowując, nasz odtwarzacz DVD oraz telewizor DVB-T tak naprawdę, Krieger & Mads, ma wiele zalet, na przykład ma bardzo dużo wejść, które umożliwiają odtwarzanie z kart, z pendrive'ów, z płyt, nawet VCD, jeśli ktoś jeszcze ma jakiś fitness albo pilates. Ma także wbudowane głośniczki, więc nie trzeba korzystać ze słuchawek, które są dołączone do zestawu. Jego główną zaletą jest jednak posiadanie wbudowanego dekodera DVB-T, który sprawia, że tak naprawdę można do niego wkręcić antenkę, która jest dołączana w zestawie i normalnie oglądać telewizję, jeśli na przykład skończyły nam się płyty albo nie wzięliśmy żadnego pendrive'a. To jest bardzo fajne, mimo że bardzo ciężko w ogóle znaleźć jakikolwiek kanał, który nadawałby się do oglądania, no ale mniejsza o to, jest taka możliwość. Najgorsze jest to, że ten odtwarzacz niestety ma dużo więcej wad niż zalet. Mianowicie, oprócz tego, że jest toporny i cały trzeszczy, jest też bardzo ciężki w obsłudze. Trzeba się uczyć, trzeba przeczytać całą instrukcję od deski do deski, żeby wiedzieć, co, jak włączyć. Jest super nieintuicyjny i jest po prostu wielki i toporny. A do tego kosztuje 550 zł, więc raczej bym przemyślał zakup.